Co dalej ze zbrojeniami? Co dalej z tymi zakupami zbrojeniowymi, które rozpoczął Mariusz Błaszczak? Bo rozumiem, że nie wszystkie są do końca zrealizowane. Będzie kontynuacja Pana zdaniem, czy nie? Proces... Kto będzie to finansował? Panie, to, no, dlatego najlepiej było pozostawić u władzy Zjednoczoną Prawicę. Nawet jeżeli będziemy musieli wyborcom, to nie nawet jeżeli będziemy musieli dobrać koalicjanta, co wydaje się oczywiste ze względu na skład parlamentu, kompozycję parlamentu, bo wtedy to jest jedyna gwarancja. Natomiast ja wierzę, że pomimo różnych tendencji, różnych wypowiedzi, które się pojawiały po stronie polityków opozycji, wiele rzeczy, które udało się już zrealizować, zakontraktować, nie zostanie odwróconych. A cała reszta jest trochę w rękach tychże polityków. Natomiast tutaj znowu, no, znamy wyniki badań opinii publicznej w tym zakresie i Polacy oczekują kontynuacji zbrojeń. Więc jednym słowem głęboko wierzę, że właśnie też ten sukces komunikacyjny, który odnieśliśmy w przypadku polityki obronnej, że ludzie mówią, to jest dobry kierunek, sprawi, że przyszli rządzący, ewentualni, jeśli byłaby alternatywna większość w polskim Sejmie, nie będą mogli zawrócić tego procesu. Ale oczywiście takie ryzyko zawsze istnieje. I proszę pamiętać, że też jest kwestia pewnego podporządkowania polityki zbrojeniowej polityce zagranicznej. W naszym przypadku jednak to nie miało miejsca, proszę zwrócić uwagę. To znaczy zbrojenia były nastawione na szybką realizację, czyli na to, żeby sprzęt był najwyższej jakości, a jednocześnie, żeby jak najszybciej trafił do polskiej i do polskiej armii. I stąd ten przedkierunek koreański. No. Natomiast jeżeli ale wiele z tych zakupów było też podważanych przez obecnych polityków jeszcze opozycji, na przykład Tomasza Siemoniaka. Więc no, państwo też straszyliście w kampanii, że jeżeli wygra obecna opozycja, no to wtedy no, nie będzie zapewnione bezpieczeństwo Polski. Więc no, dlatego moje pytanie jest trochę zasadne. Czego mam się teraz spodziewać? Ono jest bardzo zasadne. Ono jest bardzo zasadne. Ja tylko mówię, że Polacy dzisiaj stoją murem za polityką obronną Prawa i Sprawiedliwości. Czyli jednym słowem, przyszły rząd, jeżeli będzie chciał odwracać decyzję, będzie się musiał zmierzyć z opinią publiczną, która ma dokładnie odwrotne zdanie.